Bulpety w sosie pomidorowym, które znikają błyskawicznie z obiadowego talerza. Koniecznie zapisz przepis na później i ciesz się smakiem razem ze mną. Zaczynamy! Przygotuj miskę. Do miski włóż 500 g mięsa mielonego z łopatki wieprzowej. Dodaj pół pokrojonej cebuli, jedno średnie jajko, garść posiekanych orzechów włoskich, łyżeczkę majeranku, płaską łyżeczkę soli, płaską łyżeczkę pieprzu. Całość dokładnie wymieszaj, zagniataj dłoni, bierz porcję mięsa, a następnie... Włóż małe pulpeciki. Pulpeciki obtaczaj delikatnie w mące pszennej. Z podanych proporcji wychodzi 16 pulpecików. Rozgrzej patelnię lub garnek. Wyłóż pulpeciki. Smaż z obu stron do zarumienienia. Do pulpecików wlej jedną szklankę wody, półtorej szklanki pasaty pomidorowej, całość duść przez 15 minut. Posyp koperkiem i gotowe. Jeśli chcesz się nauczyć piec i gotować od podstaw, zaobserwuj profil po więcej prostych i pysznych przepisów.